Jesteśmy w Katowicach przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Wyjątkowe miejsce, bo też wyjątkowa konferencja organizowana przez wydawnictwo Nowa Era. Neon. System, który ma usprawnić codzienną pracę nauczycieli. System, który ma wprowadzić w mądry sposób technologię do naszych szkół. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę konferencję. Ja będę chciał porozmawiać w trakcie tej konferencji z nauczycielami, którzy odwiedzą nas tutaj stacjonarnie, z prelegentami, ale też z przedstawicielami nowej ery, którzy przygotowali system Neon. Zapraszam bardzo serdecznie. Edukacja się zmienia, widzimy to na przestrzeni lat. Ona się zmienia pewnie nie tak szybko, jak sobie wyobrażaliśmy, ale na pewno ostatnie lata to przyspieszenie technologii, to do tego nie ma wątpliwości. I ona będzie wszechobecna zarówno w szkole, w takiej pracy codziennej i to nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli. Myślę, że to co najważniejsze to ciągle to, o czym mówił też doktor Rożak dzisiaj, że ta rola nauczyciela jest ważna i abyśmy tego nie zgubili, prawda? Że ta cyfryzacja jest narzędziem, ale będzie na pewno nieodłącznym narzędziem. Pracujemy w grupie fantastycznych ludzi. Nowa Era jest firmą, która skupia ludzi z pasją, ludzi z kreatywnością, a pracowaliśmy też z wieloma nauczycielami. Pracowaliśmy metodą design thinking, rozmawiając na każdym etapie tworzenia tego produktu z nauczycielami, weryfikowaliśmy, czy nasze tezy są prawdziwe, tworzyliśmy prototypy, testowaliśmy, tworzyliśmy content, testowaliśmy, pytaliśmy nauczycieli, pytaliśmy uczniów, pytaliśmy rodziców. To była i cały czas jest ogromna przyjemność, fantastyczna podróż, która mam nadzieję, że nie będzie miała końca. Mamy stały kontakt z nową erą i o Neonie już słyszałam wcześniej, a dzisiaj my już zdążyliśmy się za troszeczkę zapoznać. Ta nowość powinna spełnić oczekiwania przede wszystkim nauczycieli i uczniów, ułatwić jako nowe narzędzie pracę, uatrakcyjnić, a przede wszystkim usprawnić. To jest narzędzie fenomenalne. Jest to kolejne narzędzie, które Nowa Era wypuszcza, żeby nam pomóc. Jest to narzędzie wspaniałe, ponieważ tak z prozaicznej przyczyny nie będzie uczeń też obciążony koniecznością noszenia. Nowa technologia komunikacyjna jest na tyle potrzebna, że na pewno spełni głównie przede wszystkim oczekiwania uczniów, bo oni się w nowych technologiach wspaniale odnajdują i tego oczekują. To jest dla nich atrakcyjne, po drugie też uczy ich w mądry sposób wykorzystywać tę technologię, bo oni wszyscy się doskonale znają na grach i tak dalej, a później jak na przykład mamy edukację informatyczną i przychodzi włączyć komputer, napisać coś w Wordzie, to się okazuje, że takich podstaw to nie wiedzą, tak? Ale już gdzie w sklepie kupić jakieś dodatkowe pucharki czy inne rzeczy, no to doskonale wiedzą. Oni w grach żyją, to jest już ich świat, tak? Tam zdobywają pucharki, więc dlaczego nie mogą zdobywać pucharków, a przy okazji czegoś się nauczyć i powtórzyć wiadomości. Pewno dobrym będzie to, że ten podręcznik i zeszyt ćwiczeń będą w jednym miejscu. Też ta możliwość umieszczania linków, czyli że to będzie online, prawda? Czyli jak się pracuje w kilku salach, w kilku szkołach, to będzie wszystko działało. To będzie ten plus. Myślę, że narzędzie Neon będzie tym złotym środkiem, czyli między kredą, papierem, a cyfrą. I myślę, że to jest wielka szansa. Jestem zainspirowana, zachwycona spotkaniem i trzymam kciuki. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność podczas dzisiejszej konferencji. Zachęcamy do powrotu do wszystkich spotkań, do wszystkich wykładów, prelekcji, które się odbyły, bo do tych prelekcji można wrócić. I zachęcam do śledzenia informacji, ponieważ będziemy przekazywali informacje na temat kolejnych spotkań, gdzie będziemy prezentowali rozwiązanie Neon. Neon, czyli mądre włączenie technologii do codziennej pracy nauczycieli i uczniów. Do zobaczenia podczas kolejnych spotkań.